Witam serdecznie. Część trzecia wycieczki do Inwałdu, do Parku Miniatur. Obok Parku Miniatur stoi odrestaurowany zamek i są tutaj takie jakby pokoje, czy nie pokoje, chatki tematyczne i jest smok. To ostatnia część, którą tutaj zaliczyłam w miejscowości Inwałd. Bilet obejmuje bezpłatne wejście tutaj na ten teren tego jakby parku edukacyjnego. I mamy tu na przykład chatę garncarza. Można zobaczyć, jak wyrabiono garnki z gliny, jak to wyglądało w przeszłości. Pokój jest fajnie urządzony, czy pokój, izba jest ciekawie bardzo urządzona, pokazująca, jak mieszkano kiedyś w czasach średniowiecza, może troszkę późniejszych nawet, w takich chatkach drewnianych i co można było tam robić. Są jeszcze inne chatki, zaraz Wam pokażę. A tu mamy grotę smoka. I jest pan animator, który woła smoka, żeby wyszedł. Dzieci są podekscytowane. Powiem Wam, że tutaj uruchomiła się moja natura arteterapeutki, ponieważ było to miejsce, gdzie zaczęłam się bawić razem z dziećmi. Mało rodziców bardzo brało czynny udział w tej zabawie. O, tu mamy smoka, który właśnie śpiewa piosenkę. No ja wyciszyłam głos, ponieważ było tam dość głośno i podkładam głos troszkę później niż cała impreza się odbyła. Ale dzieci miały świetną zabawę i mało kiedy... O, tutaj po sobie zionął ogniem. Nie skończyłam zdania, ale już zapomniałam. Tu mamy następną chatkę, którą też można zwiedzać, oglądać, coś tam można zrobić czasem. W jednej z nich można było wybić sobie swojego dukata z Inwałdu. Tych chatek było, zdaje się, 3 albo 4. Tutaj mamy takie ustrojstwo, taki piec do wypalania ceramiki. I dalej idąc mamy następną chatkę. Też taką edukacyjną. To jest chata podróżnika, o ile się nie mylę. Tutaj ktoś, kto miał. A tutaj mamy chatę tkacza. I tutaj można było zobaczyć, jak w czasach średniowiecznych wyplatano tkaniny. Tutaj jest pani animatorka. Są 2 rzędy nici. I to drewniane taki jakby grzebień, który, przez które przechodziły te nitki, podnosiło się na dół i do góry. Jak się podniosło raz, przyplatało się przecionem przez całą tą jakby szparę nić, przeciągało się wrzeciono na dół i znowu się przeciągało nić. Tutaj może będzie to widoczne, starałam się to uchwycić. Pani właśnie przekłada wrzeciono i opuszczamy na dół i pani znowu przekłada wrzeciono. I wychodzi taki pas, jakby, nie wiem do czego mógł służyć, do zawiązywania w pasie prawdopodobnie, albo jakichś innych rzeczy. A tu już jesteśmy na dziedzińcu zamku. Tu też są chatki tematyczne, czy chatki, izby tematyczne, przepraszam. Jest restauracja, jest sala tortur, zbrojownia, pokój księżniczki
i zdaje się, że pokój pana domu zaraz to pokaże. Wchodzi się po schodach gdzieś tam. Gdzie ja tutaj teraz jestem? Sama się zgubiłam, gdzie byłam. To jest chyba pokój pana domu. No widzicie, już to jest tak, jak nagrywa się głos troszkę później niż się było, bo już się coś tam zapomina. A nie, my tu do sali tortu żeśmy weszli. Nie wiem, czy ja nie ominęłam jednego z filmików montując. Do tej sali tortu to nie polecam wejścia z małymi dziećmi, ponieważ te obrazki są dość brutalne i myślę, że nie powinny tego oglądać małe dzieci. Więc to tylko tak poglądowo dla osób starszych. I tu są właśnie wszystkie te narzędzia tortur, no ale widzę, że jest zbyt ciemno, żeby wszystko zobaczyć. Muzyka była taka groźna, złowroga, też jest obecnie wyciszona. Ja tak nie do końca umiem nagrać głos, żeby część filmu była z głosem oryginalnym, a część była całkiem wyciszona, więc wybaczcie mi, moi drodzy, ale nie jestem biegła w tej technologii montowania filmików. No, były takie różne dziwne przedmioty, które można było obejrzeć, jak torturowano ludzi w czasach średniowiecza, trochę późniejszych, może inkwizycji nawet już, która jest niechlubną kartą w dziejach Kościoła. No ale cóż, czasy były, jakie były. Komin, gdzie rozpalano żelazo do przypalania tych nieszczęśników. Jakieś tam dyby były, rozciągania, madajowe łoża, sznury, powrozy, piły. No, niezbyt przyjemne narzędzia. Jakieś krzesło szczęścia, powiedzmy. No, nieprzyjemne, nieprzyjemne rzeczy można było z ludzi robić, ciąć ich w różnych konfiguracjach. Kat ścinający głowę, to chyba była najlżejsza forma śmierci, jaką tutaj stosowano, ponieważ te męki i tortury na pewno nie były przyjemne dla osób skazanych. Różne koła łamiące, kości. No, tak nie czułam się komfortowo w tym wnętrzu, no ale jak już byłam, to już nakręciłam również filmik, jak to wygląda. Wyglądało kiedyś, w dawnych czasach. I patrząc na to, jak ludzi mordowano, to cieszmy się, że żyjemy w czasach, kiedy takich i w miejscu, kiedy takich rzeczy się nie robi. Może są jakieś pojedyncze przypadki dewiacji psychicznych, ale nie jest to nagminna praktyka, że zakuwani jesteśmy wtedy. O, tutaj idziemy do pokoju damy. Idziemy po schodach. Pokój damy. Powiem wam, że ten pokój mi się bardzo podobał. Na wejściu witają nas suknie wiszące na takiej jakby szafie. Dwa takie kubraczki w czerwonym i niebieskim kolorze. Suknie typowe na tamte czasy, kufry. Tutaj mamy stoliczek z możliwością napicia się jakiegoś napoju. Łoże ciekawe, ale bardzo wystające deski. Nie wiem, jak ta pani dama wychodziła z tego łoża. Widok piękny na okolice. No i tak to mniej więcej się prezentuje. Z
stoliczki różnego. Tu chyba jakieś miejsce na toaletę prawdopodobnie. Tutaj mamy komódkę, pseudolusterko. W dawnych czasach zdaje się, że nie było wielkich możliwości przeglądania się. Szkło nie było tak rozpowszechnione jak teraz, żeby można było robić z tego jakieś lustra. Oj, tutaj mi się coś, kamera odwróciła, nie wiem co to jest. Przez chwilkę musimy się pomęczyć z jakimś dziwnym nagraniem. Co ja tutaj kręciłam? Widocznie mi się aparat nie wyłączył i gdzieś go trzymałam w kieszeni przez chwilkę. No cóż, taki przerywnik artystyczny. Podejrzewam, że to jest wnętrze mojej torebki i portfelik, który tutaj widzicie. Ja mam czerwony portfelik. I przez jakiś czas się nagrywał filmik mojego portfela. No cóż, ale już wychodzimy z tego. No i chyba będzie za chwilkę dalsza część programu. To był taki przerywnik artystyczny. Wchodzimy sobie na wieżę i tutaj są widoki na okolice. I co tutaj jeszcze ciekawego Wam pomogę pokazać? No tutaj już jest wyjście na sam szczyt tej wieży. Gorąco i jednocześnie chłodno, bo wiatr tam dość mocno zawiewał. I jest tutaj piękny widok na okolice. Widać już góry masywu Beskidu. Także już bliziutko jesteśmy okolic Bielska-Białej, Wisły, Ustronia i tych okolic gdzieś tam. No a tutaj mamy zbrojownię i przedstawicieli różnych zawodów wojskowo-wojenno-obronnych, jakichś wojowników, łuczników, kilka tam takich różnych aspektów obronnych można zobaczyć w różnych konfiguracjach, z różnymi rodzajami broni. Także to właściwie ostatnia część, którą odwiedziłam na zamku. Już właściwie to już jest końcówka tego mojego pobytu w Inwałdzie. Także tutaj to też taka atrakcja dla miłośników militariów, że tak powiem. No i to by było chyba, kochani, na tyle. Jeszcze tylko zejście na dół i do domu. Dziękuję.